Cześć, witam Ix grosz z tej strony, z kanału Kryptokamikadze. Film został zablokowany na całym świecie. Muszę spróbować raz jeszcze powiedzieć to, co powiedziałem poprzednio, więc w tym momencie ten usunę. I zaczniemy. Usuń, okej. Okay. I zaczniemy od nowa. O czym dzisiaj w ogóle mówiłem? Hmm. Więc. Zacznijmy od tego, że e, wygląda na to, że sporo ludzi nie potrafi myśleć sami za siebie i dlatego właśnie dzieją się już takie chocki, klocki na świecie, że w zasadzie zostanie, dostanie nam podane na tace, co możemy oglądać, co nie możemy, co możemy widzieć, co nie możemy. A więc słuchajcie, goście, jeżeli macie mniej niż 18 lat, nie potraficie podejmować decyzji własnych, nie myślicie sami za siebie, to po prostu ten kanał nie jest dla Was. E, nikt nie będzie odpowiadał za to, co robicie we własnym pokoju i ponosił za to konsekwencji. A jeżeli macie powyżej 18 lat, no to już jesteście dorośli. Wiecie dokładnie i rozumiecie, jakie konsekwencje ponoszą jakie decyzje, więc każdy odpowiada za siebie. To jest numer jeden. Ja mówię to, co myślę bezinteresownie. Wierzę w to, co mówię, ale nie znaczy to, że, nie mogę, się, że mogę się nie mylić. Więc to by, było, to by było podsumowanie tego wszystkiego na sam początek, bo widać, że wszyscy to robią i wszyscy w tej chwili oczekują tego, żeby ktoś im tak to podsumował, zanim cokolwiek powie. Więc teraz możemy spokojnie przejść do tematu. Zacznijmy od Chris Larsen. Na pewno znacie Chrisa Larsena, sporo o nim mówiliśmy. W ogóle, jeżeli zobaczycie, zobaczycie jego net worth w tych czasach dwutysięcznych, 18 rok. Więc Chris Larsen już 5 lat temu, już 5 lat temu Chris Larsen wraz z grupą przedstawicieli, on wtedy był w ogóle CEO of Ripple, już 5 lat temu to co widzimy dziś zaczęło się właściwie w 2013, 2014 roku. A było tak jakby początkiem to co widzimy dziś jest jakby implementacją tego co właściwie wtedy się zaczęło. Dziś jest to ciągle jakby pączek tego owocu na który wszyscy czekamy. Czy to będzie śliwka, jabłko czy dynia, tego jeszcze nie wiemy, ale na tym to polega. Wiem, że sporo Was lubi, jak nawiązuje do własnego doświadczenia z życia, i zwykle w niedzielę czasami coś nawet o tym, o tym wspomnę, więc tym razem również wspomnę, bo wiąże się to po części z moją historią i moim doświadczeniem z własnego, z własnego życia. Otóż, co robił Larsen w 2014, 2013, 2015, 2016 roku? Spotykali się na bieżąco z przedstawicielami banków, najróżniejszych instytucji finansowych i prób próbowali zgłębić temat, jak mogą ulepszyć swój produkt, aby pasował on dla właśnie tego klienta. I w pewnym momencie życia, e, pamiętam, gdy e, pracowałem jako wtedy wolny strzelec, jako taki jakby doradca, nie, nie tyle doradca, co jako, jakbym powiedział, no, doradca to jest ładnie powiedziane, bardziej jako ktoś, kto oblicza pewne rzeczy dla kogoś, i była remontowana, był remontowany taki większy sąd w Filadelfii, i jedna z firm, właśnie dla której pracowałem, w ogóle mój brat do dzisiaj tam pracuje wykonywała wszystkie elementy kamienne z grafiką które miały być montowane i zastąpiane w tym historycznym budynku. Koszty tego szły w tysiące dolarów, setki tysięcy w zasadzie dolarów, a mnie wysłano, abym dopatrzył zaopatrzenia firmę w niebieski kamień, który był bardzo specyficznym kamieniem, który było potrzeba wymienić wszystkie elementy kamienne na elewacjach i w środku budynkach, na wszystkie te kistące, parapety itd., itd. i tak dalej, i I Wynegocjować jak najlepszą cenę do dostarczenia tego kamienia. Chociaż w zasadzie przetarg już został wygrany i mniej więcej wszystko było, wszystko było dograne. Cena również była ustalona, więc chodziło tylko o czas i kwestię dostarczenia tego kamienia na miejsce i wykonywania wszystkiego według graficznych tam projektów. Właścicielem firmy z pochodzenia wtedy był taki Irlandczyk. Jego rodzice to było Irlandczyk, ojciec i matka Polka. I którą e, miałem w zasadzie okazję poznać na jednym z e, takich firmowych e, przyjęć. W ogóle cieszyła się bardzo, że może sobie swobodnie po polsku pogadać i pożartować z kimś, kto mówi absolutnie po polsku, co zwróciło na mnie uwagę właściciela i w taki sposób zostałem jakby lekko zapamiętany. E, więc, e, widząc to wszystko i spo, spędzając jakby prawie Osiem tygodni w najróżniejszego rodzaju kamieniołomach, które miały dostarczać ten specjalny kamień, zauważyłem pewną rzecz, że w zasadzie moglibyśmy tutaj zaoszczędzić na całym tym projekcie tych elementów około 30%, jak nie więcej, ale potrzeba by było, abym spotkał się z właścicielem firmy. W zasadzie mojej firmy i dogadał się, bo jeżeli miałbym wystąpić w roli negocjatora pomiędzy naszą firmą a dostawcami kamienia, to chciałbym, chciałbym zarobić więcej. Więc poszedłem pierwszy do menadżera, upomniałem się, powiedziałem mu, przedstawiłem mu plan, jaki mam do, do, do zaoferowania. Nie dokładnie cały, ale mniej więcej, powiedziałem, że. Wszystko, co chcę, to nie jest sta tą stawkę, co teraz dostaję. Wystarczy mi po prostu, żebyście mi dali 5% z tego, z tego, proje tego projektu, tej części projektu, za którą ja odpowiadam. A już nie chcę wtedy waszej wypłaty. On oczywiście mnie wyśmiał. W ogóle dostałem parę F-words i tak dalej. I na tym się skończyło. Więc postanowiłem z tego względu, że już. Właściciel mnie zapamiętał ominąć ten cały łańcuch komend i poprosić go o 5 minut. I oczywiście dostałem to 5 minut, wchodzę do niego do biura, i pierwszą rzecz, co usłyszę, to jest na powitanie słowa, że hej, mam nadzieję, że wiesz, że może to być nasza ostatnia rozmowa, pomimo tego, że cię lubię. <ścoughs> Czyli już wiem, że menadżer nadmienił mu, o co mi chodzi. Ale. Kiedy zapoznał się ze szczegółami, kiedy mówię mu o szczegółach, a sprawa była zupełnie bagatelna. Firmy, od których mieliśmy brać kamień, który miałby dla nas być specjalnie wydobyty, już miały, miały takie elementy tego kamienia u siebie na tak zwanych odłamkach, czyli składzie śmieci. I wystarczy, abyśmy zwinęli im te śmiecie i użyli te śmiecie do produkcji tego, co my chcemy. Więc. W tym momencie, będąc wewnątrz i pomagając dwóm firmom naraz, pomagając tamtym firmom pozby pozby pozbycia się hałd śmieci, a nam e, przyjęcia tych śmieci i przerobienia go na te elementy, okazało się zbawienne w obu przypadkach i nie, nie tyle zaoszczędziło nam sporo pieniędzy, co również zaoszczędziło tamtym, tamtym firmom, e, tak jakby przerabiania tego wszystkiego. Więc, e, Oczywiście właściciel, myśląc nie emocjonalnie, tylko i wyłącznie portfelem, zrozumiał pięknie, o na czym sprawa polega. Wynegocjowałem swoje 3% i tak to się skończyło. Ale wracając w tym momencie, w takim razie do Rypo i do Larsena właściwie. On, aby właściwie poznać, poznać banki, poznać na czym pracuje, jak pracują banki i jak może udoskonalić swój produkt, aby dla nich było dobrze, spędził spędził sporo czasu, te wszystkie lata poprzednie poprzedzające dzisiejsze, dzisiejszy czas dzisiejszą implementację tego systemu RippleNet były właśnie poznawaniem jak działa system finansowy. I na pewno były różnego rodzaju propozycje. Były propozycje, że banki mogą prawdopodobnie wykupić całe XRP, że mogą rozliczać się między, między nimi w ten sposób. Banki oczywiście nie chciały inwestować w coś, co dla nich jest absolutnie w tym momencie śmieszne i nie do końca namacalne. Na pewno różnego rodzaju inne przedstawione opcje były i dopasowywanie wszystkiego, jak to może działać, aż do dzisiejszej formy, gdzie wszystko ma być oparte na zewnętrznych giełdach. Na pewno była rozważana centralizacja, decentralizacja i inne, wszystkiego rodzaju sprawy. To na pewno wszystko było. To, co widzimy dziś, to jest to, do czego doszli ludzie mądrzy, myśląc o tym, jak to rozwiązać. Więc wszystko opiera się na całkowitym zrozumieniu potrzeb klienta. Wgląd w jego interes od środka, aby móc dopasować swój rozwój, swojego rozwiązania właśnie do tego. I, I wszystko opiera się o wartość propozycji, jaką ta propozycja wnosi wartość. Więc na pewno już wiemy dokładnie, na czym polega wysyłanie pieniędzy w tym momencie, bo możemy powiedzieć, że. Hej, mamy przecież SWIFT, mamy karty kredytowe, mamy Western Union, o na przykład Western Union. Wujek Bart wysyła swojemu bratankowi do Polski 1000 dolarów, x grosz idzie 15 minut później do Western Union, placówki Western Union i bank wypłaca mu te 1000 dolarów, prawda? Ale bank wypłaca mu te 1000 dolarów ze swoich pieniędzy, a w tym momencie dostał tylko. Message, wiadomość, obietnice, że on te pieniądze dostanie później od wysyłającego banku. Na tym to polega w tej chwili. Więc ta, to, co my mówimy, bo często tutaj opieramy się na przykład, że Swift już pracuje, bo często jest, że ej, implementacja SWIFT jest już na drodze, SWIFT również ma. Tutaj możemy zobaczyć w tym, w tym artykule na przykład, że SWIFT. Je, testuje swój distributed ledger, czyli że Swift pracuje nad swoim systemem. I, i, i często to powtarzamy w pytaniach i, i w komentarzach pod spodem, że hey, Swift już pracuje nad swoim systemem, Swift już wyprzedzi RippleNet, to już nie będzie to samo, oni przecież mają swoje rozwiązania, a przecież jest szybszy Stellar, a przecież to, a przecież tamto. To jest to, co my widzimy w tej chwili, co się dzieje w Ripple, tak jak powtórzę się, to jest już implementacja czegoś, co tworzyło się przez lata. I chociaż tutaj czytymy, czytamy, że Swift testuje swój Distributed Ledger, to co z tego? Co z tego, jeżeli dalej idealnie nam tłumaczy artykuł, że Distributed Ledger, to co ma Swift w tej chwili, banki ciągle będą zmuszone, aby utrzymywać swoje nostro vostro accounts, czyli to im, to im nic nie daje. Jedyne, co im to daje, to jest e, dalej wysyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości w odpowiedni sposób i sprawdzanie tej wiadomości, zapisanie tej wiadomości na ledgerze, który jest dostępny, ale faktyczna, faktyczny przepływ wartości ciągle odbywa się tradycyjną metodą w systemie SWIFT. Tylko i wyłącznie przy pomocy XRP, krypto, nad które rozpracowujemy, które trzymamy, rozwiązuje ten problem. Właściwie, pierwszym dlaczego Bitcoin był tak rewolucyjnym projektem? Bo, jako pierwszy, rozwiązał problem idealnego przysyłu wartości, realnej wartości między różnymi częściami na Ziemi, bez granic, bez pośredników, bezpośrednio w czasie rzeczywistym, i to jest prawdziwa wartość. I dlatego e, chciałem powiedzieć właśnie o tym, że to, co widzimy dziś, e, to jest już implementacja czegoś, co zostało opracowywane przez lata. Zrozumienie tematu zajęło sporo czasu. Larsen w ogóle w tej chwili, wiecie, wycofał się z pozycji CEO, Brad Garlinghouse przejął pozycję CEO, Larsen jest w zarządzie, więc to jest cały czas rozwijający się, rozwijający się biznes, ale. Zbudowany na zaznajomieniu się z tym, co tak naprawdę klienci chcą. I dlatego to nie zajmuje od tak pyk i już jest biznes, i już o, my wam damy, tu kupujcie na giełdach, sprzedawajcie na giełdach. To nie dzieje się w ten sposób. To nie są trzy sekundy. To wszystko zajmuje odpowiedni czas. Zawsze nigdy nie byłem, że tak powiem, zwolennikiem mówienia, że XRP wystrzeli w kosmos w ciągu overnight czy przez noc i będzie od razu kosztować tam ileś. Moim czasem to jest następne 3 do 5 lat, kiedy zauważymy potężną różnicę, i tak jak wspomniałem na początku, tak, tak to wygląda ze wszystkiego, co ja obserwuję. Ale pamiętajcie jedno, to, co ja mówię, to nie znaczy, że jest to, że jest, to, to jest coś, co ja wierzę, i to, co ja analizuję, i to, co widzę. Mogę się absolutnie mylić. Więc pamiętajcie, że jeżeli. Popełnicie błąd w inwestycjach, to ja nie zapłacę za Wasz czynsz. Ale jak coś wypali i będziecie mieli drugie lambo, no to, to lambo nie będzie stało u mnie na podjeździe, prawda? Tylko u Was. Więc podejmujcie decyzję zgodnie z Waszymi możliwościami i wszystko będzie dobrze. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. X Grosz. Pod spodem wszystkie linki do ciekawych rzeczy. Pozdrawiam. Cześć.